Z tej strony Marcin Łukasik słuchasz właśnie podcastu Wszystko co ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także, nie przedłużając, zapidamy pasy i startujemy! Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko co ważne jest jedna z mojej perspektywy z najbardziej barwnych postaci w sieci, jakie znam, a na pewno z największym dystansem do siebie. To jeszcze w ramach takiego merytorycznego uzupełnienia autorka podcastu Piąte nie zabija i słuchawisko Pogadajmy o życiu. Piąte przez dziesiąte, Justyna Mazur. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie za ciężki ten wstęp? Nie, ba bardzo taki e, uskrzydlający, że jestem jedną z najbardziej barwnych postaci i z największym dystansem do siebie. No to takich komplementów dawno nie słyszałam. No ale myślę, że nie ma w tym grama jakiejś kokieterii, czy to nieprawdy. To dziękuję. To dziękuję. Czy Wiesz, zawsze się inaczej postrzegamy, niż chyba postrzegają nas inni, i wydaje mi się, że często surowiej. Mhm. Mm, więc ja jestem z tej frakcji takiego niedoceniania czasami siebie albo takiego doceniania troszkę z taką rezerwą, że okej, okay, fajnie. Ale no, żeby mi Sodowa nigdy nie odbiła. Tak, ma, mam chyba w sobie sporo takiego. Mm, wiem, że jak powiem, że jestem skromna, to coś to od razu zleciało. Nie Po źle tych komplementów, tak. tak. Ale y, bardzo dbam o to, żeby nie odlecieć na jakąś inną planetę. Okej, okay, to cenne, to cenne. Mm -hmm. y, Justyna wiem, że y, samochód często pomaga ci w poszukiwaniu. Tropieniu różnego rodzaju historii mhm. kryminalnych, a podcast, Wszystko Co Ważne, zawsze zaczynamy tym samym pytaniem, czyli czego słuchasz w samochodzie? Podcastów. Słucham podcastów i słucham zazwyczaj audiobooków. Tak, nie, tak, będąc zupełnie szczerą, to audiobooków. Mój mąż i ja jeździmy oboje samochodem i dość często się wymieniamy, to znaczy ustalamy, kto, kto jedzie w trasę. No i u nas jest taka zasada, że ten, kto prowadzi, ten puszcza muzykę. Czy tam puszcza dźwięk, a że ja i mój mąż się niekoniecznie zgadzamy w gustach muzycznych, to ta walka o to, kto będzie prowadził jest dość mm -hmm. zaciekła. No, więc kiedy ja jeżdżę sama, to to jest taki moment dla mnie, żeby po prostu nadrobić jakieś zaległości. I słucham audiobooków dlatego, że nie zawsze mam czas na książkę. Często zasypiam przy czytaniu. No a umówmy się też, że żyjemy w takich niefajnych czasach, że trzeba jakby ten czas cały czas pożytkować, nie, że nie można go marnować, że nie możesz po prostu robić jednej rzeczy. No nie, Tylko nie, trzeba... produktywność. Do, dokładnie, że marnujesz, że nie wykorzystujesz tego potencjału. Ja się staram trochę od tego odchodzić, ale faktycznie jest tak, że jak mam taki moment, kiedy mam taką manualną czynność, a wydaje mi się, że prowadzenie samochodu jest taką czynnością, która też otwiera jakiś taki portal skupienia. Mhm. To wtedy korzystam z tego i nadrabiam jakieś zaległości książkowe. Ale ostatnio bardzo dużo słucham podcastów takich politycznych, takich polityczno-społecznych. No, też w związku z tym, co się dzieje na świecie, i, i to mi pozwala lepiej zrozumieć sytuację, która mnie otacza. Więc tego słucham w samochodzie, bardzo rzadko słucham muzyki w samochodzie. O dziwo. Okej, okay, czyli jeżeli nie podcasty, nie audiobooki, to po prostu cisza? Tak, ja lubię ciszę. No, tak mi się wydaje, że, że ja mam mało ciszy w życiu. Nawet pracując z domu i my z moim mężem się widujemy, on też ma taką pracę wolnego strzelca, jest z montażystą, operatorem, też często montuje w domu, ale kiedy on montuje w domu, to albo słyszę to, co on montuje, albo sama dużo czytam, oglądam rzeczy do researchu, są jakieś takie hałasy, a w samochodzie jest ta pewna częstotliwość takiego mruczenia silnika. I, I zdarza mi się czasami naprawdę tak po dwóch godzinach się zorientować, o kurczę, jakby niczego nie słucham, nic nie robię, tylko sobie myślę, nie? o czymś tam. Ja odpoczywam prowadząc samochód. Naprawdę, mówię zupełnie szczerze i bardzo lubię jeździć. No też myślę sobie, że wtedy słuchając pewnego rodzaju historii, trzymając się mm -hmm. audiobooków, można w nią tak mm, w pełni wejść. Tak. Pamiętam, jak śledztwo pisma się mm -hmm. ukazało. Tak. Ja wtedy jechałem nocą przez bieszczady. Tak. No, klimat niesamowity. Prawie jak to ja bym grał w tym serialu. No, to prawda, to są takie historie. Ja ostatnio z kolei e, słuchałam e, historii. Putina z ust y, Krystyny kurcza i Artura Nowaka, ale też y czasami coś daję sobie na odtrutkę takich poważnych tematów, wtedy sięgam głównie po podcasteks i słucham sobie historii właściwie swojego życia, czyli nie wiem, odcinka o karteczkach i segregatora i naklejkach, które się kolekcjonowało, ale ostatnio totalnie wsiąkłam w historię zespołu Ich Troje, która jest po prostu historią opowiedzianą w dwóch odcinkach, każdy ma po ponad dwie godziny, więc to jest naprawdę saga. Zagłębić się w taką historię świetnie zresearchowaną, co z czego wy. Zrozumieć pewne postawy, no to jest naprawdę coś, co mnie fascynuje w podcastach i w ogóle kocham też podcasty. Teraz trochę przychodzę z tych audiobooków podcasty, za to, że nikt nie stoi z batem i nie mówi, dobrze, ale masz 41 minut i 32 sekundy, i po prostu musimy to w tym mhm. zabrzeć dwie przerwy reklamowe, czołówkę, jeszcze jakiś tam segment i coś tam jeszcze. Kocham w podcastach to, że są po prostu niczym nieograniczone. Okej, okay, to już jak złapaliśmy ten temat. Mhm. To pytanie trochę ckliwe. Jak postrzegasz tą magię audio? To jest bardzo dobre pytanie, wydaje mi się w moim przypadku, ponieważ ja miałam taki dość burzliwy okres, kiedy byłam nastolatką, poznałam chłopaka i moi rodzice zawsze, no tak tu pewnie większość rodziców bardzo chcieli, żebym ja nie zeszła na złą drogę. Na ten chłopak raczej się dobrze nie prowadził tak w totalnym skrócie. No i moi rodzice bardzo się w pewnym momencie zmartwili i zastosowali wobec mnie taki po prostu amerykański serialowy szlaban, ale taki totalny. Czyli nie wychodzimy z domu. Nie wychodzimy z domu, ale do tego stopnia, że ja cię zawożę do szkoły, ja cię z tej szkoły odbieram, nie masz komputera. No moi rodzice też jakby nie byli tutaj. E... <gry> powiedziałabym brzydko, ale generalnie nie mieli absolutnie żadnych przeszkód w dawaniu mi różnego rodzaju kar i takich um, po, po, pozbawiania mnie dostępu do pewnych rzeczy. Więc ja nie miałam komputera, to już był czas, kiedy komputer był, kiedy było gadu, -gadu. tam się już toczyło życie powolutku. Więc zabrali mi do tego dostęp, jeszcze miałam ten totalny szlaban, oczywiście zabrany telefon, zero kontaktu z tym chłopakiem. No po prostu byłam w jakimś takim szoku, bardzo się źle czułam. No i to był taki moment, kiedy ja się zastanawiałam w ogóle, na czym polega życie. Jak teraz to życie w ogóle będzie wyglądać? Naprawdę byłam taka. A miałaś wtedy lat? Yy, 15. Okej, okay, to no, dodaje kolorytu no, tak, całej historii. Tak, tak, okay. tak. Tam się sypnęły pierwsze pryszcze. czy No już nie, już, już jakby wcześniej, ale tak, to było 15 lat. Yy, więc taki okres dość burzliwy. I to, co miałam w moim pokoju, to było radio. I miałam yy, tak, że ja słucham nawet nie pamiętam jakiej stacji. Pewnie jakiejś takiej właśnie bardziej młodzieżowej, ale moja mama, kiedy korzystała z mojego pokoju, kiedy ja byłam w szkole, bo tam był komputer, z którego nie mogłam korzystać, to włączała sobie pierwszy program Polskiego Radia. No i pierwszy program Polskiego Radia w tamtym czasie, nie wiem jak jest dzisiaj, ale to, kiedy się włączało to radio wieczorem, to tam po prostu były rozmowy. Siedziała jedna osoba albo trzy osoby, albo dwie, i one po prostu rozmawiały na jakiś temat. I nie było muzyki. Tam jeszcze właśnie na ciszy bez podkładu. Dokładnie, nie było reklam. Tak, nie? Po, tak, totalnie, po prostu tak jak my teraz siedzimy i przez godzinę o czymś rozmawiamy. Mm -hmm. A za godzinę jest serwis, no wiadomo, tam to trwa te 7 minut, czy ileś. Czasami ktoś dzwoni do tej stacji i mówi, i wtedy jakby ten. Nawet mam teraz dreszcze, o tym mówię. W ogóle uwielbiałam odgłos dzwoniącego telefonu do radia, taki już niekształcony, wiesz, o co chodzi, taki okay, okay. radiowy. I ktoś po prostu, wiedziałam, że siedzi sobie teraz, nie wiem, w jakimś grójcu, w jakimś swoim bloku, w takim ciepłym mieszkaniu. Dla mnie radio to było, to było, to było ciepło. Mm -hmm. e I on się dzieli jakimiś swoimi spostrzeżeniami, czasami dramatami, czasami prosi o poradę. I w tym radiu było na wszystko czas, na wszystko było miejsce, na każdy temat. I to było dla mnie takie otulające. A jeszcze w polskim radiu było tak, że o północy grali mazurek Dąbrowskiego i zapowiadali, e, mówili o tym, kiedy będzie wschód słońca i jaki jest stan wód w Polsce, na rzekach polskich. A ja wtedy miałam naprawdę taki moment, że się zastanawiałam w ogóle, po co to wszystko, i usłyszałam, że stan wód w zawichoście to tam będzie ileśnie. I sobie pomyślałam, Boże, przecież jutro znowu to będzie, będzie to samo, oni znowu to powiedzą, mhm. i że życie po prostu będzie trwało dalej. I to mi wtedy dało taką nadzieję. I to był taki moment, kiedy ja się kompletnie zakochałam w radiu. I jako nastolatka potem słuchałam jedynki do późnych lat studenckich. Później nie miałam radia, więc nie słuchałam, ale to był taki moment, który taki właśnie to wszystko, ta cała otoczka tego bezpieczeństwa, które mi radio dawało, takiej intymności, tej życzliwości, takiej otwartości, było tym, co mnie, co ze mną zostało i było czymś, co zawsze chciałam robić w życiu, więc jak nagle usłyszałam o czymś takim jak podcast, to pomyślałam sobie, że może to jest moja droga do tego, żeby zacząć robić radio. To bardzo ciekawa historia, zwłaszcza, że ty w sieci zaczynałaś em... Zresztą jak wielu twórców mhm. od bycia blogerką, tak, mhm, od tak. prowadzenia bloga i zastanawiam się właśnie jak dużo widzisz różnicę w tworzeniu formy audio a tekstu. No widzę różnicę gigantyczną przede wszystkim zaczęłabym od końca, czyli od samej publikacji treści. Kiedy miało się bloga, no to publikowało się w jednym jedynym miejscu, czyli www.mójblog.pl czy tam nie wiem jakieś inne platformy. Ale tutaj mówię, że, że jakby po prostu ten blog istniał w jednym miejscu. A w podcastach to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to to, że wrzucasz podcast w jedno miejsce i on się dystrybuuje wszędzie tam, gdzie są ludzie. Mhm. Jakby fizycznie ten podcast nie ma adresu. No tak. No, upraszczając, oczywiście, że ma. To no, jakiś tam adres, wiesz, tam tego hostingu, na który wrzucasz. Czy jeżeli masz jeszcze, nie wiem, YouTube'a. Ale tak naprawdę ten podcast dociera do ludzi sam. Znaczy no, muszą wiedzieć, jak się nazywasz i tak dalej. Chociaż czasami, jak wejdą sobie na jakąś platformę i zobaczą, jakby twój podcast na liście, mówią, no, dobra, zobaczę, co to jest. Mhm. Więc ten e, sposób dotarcia jest zupełnie inny. I dla mnie e, czytanie jest wygodne, jasne, super. Sama jak nie wiem, ja komunikacją miejską, czy gdzieś czekam, to sama dużo czytam. Ale jednak e, głos to jest głos, i słychać. Czy ktoś się uśmiecha, czy jest smutny, słychać to, jakim tonem to mówi, a tego już w tekście nie słychać. Słychać ironię, nie ironię, sarkazm, nie sarkazm, życzliwość, wzruszenie to wszystko słychać w głosie i dla mnie to jest coś, co do mnie dociera dużo bardziej niż tekst. No, odbije się tak delikatnie. wiem, że to jest trochę mhm. bicie brawo sobie samemu, ale z jednej strony jest, jest ten tekst, który mhm. z jednej strony ma uwagę słuchacza jeden do jed uwagę odbiorcy jeden mhm. do jeden ale jest suchy, nie ma tam za dużo emocji. Po drugiej stronie skali jest wideo, które z jednej strony masz tak dużo elementów. W telewizji jest takie hasło, że co nie powiesz, to do wyglądasz, nie? Mhm, tak. No a tutaj ym, z jednej strony masz tu bezpośrednią formę przekazu, z drugiej strony jest cały czas ta magia i tajemnica o której opowiadasz, tak? Mm, tak? Że treść musi się obronić, trzeba ją sprzedać w odpowiedni sposób, ale to, czy wyglądasz tak, czy siak, czy siedzisz, leżysz, jesteś w dresie, w garniturze, w ogóle mam wrażenie, nie ma znaczenia. Z jednej strony się z tobą zgodzę, z drugiej strony wydaje mi się, że właśnie przez to, że wideo to jest dźwięk, obraz, treść, efekty, to tam czasami nie ma miejsca na przemyślenia, na własną refleksję albo jakąś tak rezonowanie z tą treścią, którą konsumujesz. Z drugiej strony ja na przykład jestem wielką fanką literatury faktu i niejednokrotnie czytałam takie teksty, które były bardzo oszczędne w formie, a przez to miały tak piorunujący przekaz. Takie konkretne bardzo. Konkretne, ale właśnie na przykład nawet nie, nawet pewne, pewnego rodzaju, powiedziałabym, niedopowiedzenia. Czasami taka asceza, nie asceza, taka oszczędność właśnie w formie sprawia, że urywasz coś, a całą resztę twój umysł dopowiada i sobie tylko może wyobrazić, jakie na przykład było, nie wiem, cierpienie. No, teraz akurat mówię o takich trudnych tematach. I wydaje mi się, że coś, coś z tego jest też w radiu. Po pierwsze, to, co powiedziałeś, jeszcze w radiu, czyli jakby w głosie. To, to jakby mamy wideo, Audio i tak dalej, to jest ta tajemniczość. I to, że na przykład ja wielokrotnie otrzymuję takie wiadomości, już teraz coraz mniej, bo już coraz bardziej mnie jakby jestem znana też z tego, jak wyglądam. I ludzie też to kojarzą. Ale pierwsze dwa lata to były maile pod tytułem O Boże. Ja myślałam, że pani jest wysoką brunetką w krótkich włosach. Taki ma pani głos, nie? A tutaj jest po prostu niska blondynka, bez okularów, jeszcze jakaś tam, nie wiem, z niebieskimi oczami, taka, może czasami taka świteziankowa, a po prostu nic, nic z tego mroku jakby we mnie nie ma w wyglądzie. Więc to wszystko, co sobie wyobrażamy przy tekście i przy audio, to to jest coś, czego wideo nie ma. I to jest, uważam, duża ułomność wideo. Duża ułomność. Ułomność wideo. Okay. To ciekawe, to ciekawe, bo to jednak forma, która teraz też jakby nie chcę powiedzieć, że wiedzie Prym, ale radzi sobie całkiem nieźle. No, oczywiście, że tak, ja sama konsumuję treści wideo, ale ym, no, są moim zdaniem takie, ym, takie sposoby przekazu i takie media, tak jak właśnie podcast, radio, tekst, czy w sensie prasa, czy książka, które. Po prostu rozwijają wyobraźnię. One w jakiś sposób naprawdę bardzo, w bardzo dużej mierze polegają też na odbiorcy. A wideo jednak jest absolutnie nie chcę umniejszać. Jakby ja kocham też treści wideo i są pewne rzeczy, których się inaczej nie da opowiedzieć niż przez wideo, ale wydaje mi się, że w moim odczuciu to jest czasami właśnie ułomność wideo niż tego, co można sobie samemu przetworzyć w, w głowie. Po swojemu. Ja pamiętam taką historię. Oglądałem mecz polskiej reprezentacji lata temu na działce, na takim czarno-białym telewizorze. No i musiałem, jak się ustawiało telewizor, to musiałem zdecydować, czy będzie słychać. Czy, czy będzie widać? widać. No i ustawiłem ten obraz, mhm. wyciszyłem głos i włączyłem relację z radia. Ra z radia. Mhm. No i to było coś niesamowitego, mhm. bo tam wręcz już miałem myśli, może ja to wyłączę ten telewizor, mhm. bo ta opowieść mam wrażenie, że jest tak szeroka, tak bardzo budująca i, i wciągająca tak. słuchacza, że to jest kompletnie inna forma konsumpcji. No to jest w ogóle jak malowanie słowem, to jest coś zupełnie, zupełnie innego. Przecież świetny Tomasz Zimoch, też był przez lata redaktorem, właśnie radiowym. Nie wiem, co. Bardzo możliwe, że pana Tomasza teraz tutaj pozbawiam czegoś, ale wydaje mi się, że. Nie wiem, czy pracuje dalej w radiu. Był taki moment, że pracował, teraz nie No wiem. właśnie, okej. Okay. W każdym razie ja nie jestem wielką fanką oglądania sportu w telewizji, poza snukerem. Nie wiem dlaczego, ale po prostu snooker Wielkie is my oczy. thing. S spodziewałem się każdej dyscypliny. <laughs> snooker to jest po prostu, jestem w stanie godzinami na to patrzeć. Nie do końca rozumiem, żeby było Czasami Nie do końca rozumiem. Dlaczego tak długo trzeba snooker. patrzeć. Czasami myślę, <laughs> i chyba już wiem o co w tym chodzi. Wygrał czy nie wygrał. Ale widzisz, tam też jest cisza. Tak. I tam też musisz się zastanowić nad tym, co ci zawodnicy czują. Nie? Czy oni są bardzo zestresowani? Czy oni są tacy zawadiacy. No dobra, wracając do, do Tomasza Zimocha, to tak jak nie, nie, nigdy nie oglądałam za bardzo transmisji sportowych, no chyba, że to są jakieś wielkie, wielkie zawody mhm. i po prostu jest to też spotkanie towarzyskie, że oglądamy jakiś mecz. To była czysta przyjemność słuchanie tego człowieka. Po prostu, jak on się cieszył, jak, jak przeżywał, w jaki sposób malował, budował akcje, no, no coś nie, niebywałego. To jest taki talent i to też naprawdę buduje, w, przynajmniej we mnie, no być może jestem akurat taką idealną odbiorczynią radia. Buduje we mnie taką e, jakąś wrażliwość i, i kreatywność, no nie wiem, coś, coś spogranicza tych takich bardzo twórczych rzeczy. Myślę sobie, jak opowiadasz y, o audio i o podejściu do jakby tej formie przekazu, ona jest bardzo, bardzo ważna. Jest to, żeby była spójna z treścią. Mhm. I zastanawiam się, skąd u ciebie takie pobudki do tego, żeby zainteresować się jednak true crime'em, mhm. dlaczego on jest dla ciebie, mówiąc z angielskiego, taki catchy? No tutaj musimy sięgnąć. Y po czasy dzieciństwa, kiedy po prostu zasypiałam w dużym pokoju z rodzicami, znaczy tam wiesz, nie wiem, na przykład siostra była chora, ja wtedy spałam z mamą w łóżku i był telewizor, który się u mnie oglądało w domu, czy rodzice oglądali telewizor przed snem. To jeszcze takie czasy, wiesz, że po prostu był duży pokój i mały pokój. Okay. <noise> I rodzice spali w tym dużym pokoju, który na co dzień po prostu był takim sercem domu salonem, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No i w czwartki, czy tam we wtorki, czy w poniedziałki, bo to różnie bywało, leciało 9,97. No i po prostu jest takie, teraz to sobie trzeba wyobrazić, jak ktoś leży na boku. Ja zawsze musiałam być odwrócona do ściany, żeby zasypiać, a nie oglądać telewizję, no bo wiadomo to tam, że wieczorem już są jakieś takie treści bardziej e, agresywne i tak dalej. Jeszcze ten czerwony taki tak, e, tak, e, tak. kwadracik? Tak, tak, tak. Chyba jest kwadracik, tam jeszcze z i trójkącik. A ja na, nawet nie wiem, czy za moich czasów, kiedy mówię o tym momencie, e, o którym mówię, to czy to, jeszcze w, to, czy, czy to już, już było. było. Tak. Okay. No, i moja mama leżała zawsze na boku, i tutaj, między jakby ramieniem a szyją, jest takie wgłębienie, nie? Znaczy, w sensie między głową a ramieniem, jest takie wgłębienie, jak się leży na boku. Okay. I to było moje okno na telewizor. Ja po prostu zawsze bokiem leżałam za tą moją mamą. Jedno oko tak, drugi, i drugim oglądałam te zakazane treści, czyli 997. A wiemy, że ten program po prostu był e, b, bardzo brutalny. Ale wszystko, co w tym programie było, dotyczyło nie jakiegoś pana Mela Gibsona z United States of America, jakichś policjantów z Nowego Jorku, tylko to się działo, wiesz, tutaj w Chorzowie, a tutaj coś się działo w Kaliszu. I to wszystko było takie na wyciągnięcie ręki, że ja wtedy zaczęłam myśleć o tym, że po prostu to zło jakoś nas otacza i zaczęłam się jakby tym interesować pod kątem tego, co się dzieje z człowiekiem, że on po prostu robi tak złą rzecz i on się nie boi konsekwencji. Na takim, wiesz, w takim umyśle dziecka. I potem to jakoś ewoluowało do tego, że dostaliśmy kablówkę, była taka stacja Discovery i w Discovery były czwartki z kryminałem i to było takie właśnie true crime'owe, czyli medycyna sądowa, Jakieś tam z Act FBI, i to już było super. I to moja mama też oglądała, i ona mnie o dziwo pozwala to oglądać. I ja po prostu wtedy zaczęłam w te treści bardzo wchodzić. Zaczęłam czytać kryminały, Agatha Christie yy, i tak dalej. I to ze mną zostało. Jak się uczyłam do matury, to yy, musieliśmy czytać dużo tekstów źródłowych. Mnie nudziły treści 20 razy o wiesz, ociepleniu klimatu i o tym tam. Mhm. Jakie są kuchnie świata, więc znalazłam sobie taką stronę Crime Library. I tam właśnie był taka, ta, 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 takie po prostu to był blog, coś w tym rodzaju, z takimi kryminalnymi treściami. I tak w to wsiąkłam. I jak już miałam swój podcast, przeskakując na 2018 rok, ten pierwszy czyli słuchowisko, to pomyślałam sobie, że ja dysponuję tak gigantyczną, bezużyteczną wiedzą na temat. Seryjnych zabójców, zabójstw, yy, wy, jakichś niewyjaśnionych zagadek kryminalnych, że może ja bym o tym po prostu opowiedziała. Wtedy się też pojawiły pierwsze podcasty w Polsce, a ja nie do końca, jakby, jakby one były super, ale to nie było to, czego ja sama oczekiwałam, więc postanowiłam, że dwie czy trzy sprawy opowiem tak, jak ja bym chciała o nich usłyszeć, i zobaczymy, co się dalej wydarzy. I ja się bardzo wstydziłam wypuścić pierwsze odcinki, ponieważ ja się wstydziłam swoich zainteresowań. Uważałam, że to jest takie z pogranicza, wiesz, tabloidów, nie? Takia sensacyjka, mm -hmm. wiesz, no naprawdę, autentycznie mówię, że w 2019 roku, kiedy zakładałam piąte Nie Zabijaj, wstydziłam się tego, że mnie interesują sprawy kryminalne. I jak wypuściłam pierwsze dwa odcinki, to się nagle okazało po prostu, że wrzuciłam granat do studni i po prostu wybiło jakimiś takimi bardzo pozytywnymi, Komentarzami i w ogóle mnóstwo moich znajomych, którzy kompletnie nie wiedzieli o tych moich zainteresowaniach, powiedzieli, że wow, jaka historia. W życiu bym nie pomyślał, że takie kryminalne historie mogą być takie ciekawe. I wtedy zaczęłam się czuć jak ryba w wodzie. I to już bardzo potem szybko wszystko się rozwinęło. Ale bardzo spodobało mi się to, co powiedziałaś na początku, czyli bo interesowało mnie to, mhm. co tych ludzi popycha do takich czynów. Tak, nie, tak. Nie chciałbym, żebyśmy teraz stawiali pewnego rodzaju jakąś teorię psychologiczną, mhm. ale. Przy Twoim ogromie wiedzy, jak patrzysz na różnego rodzaju historie, to są elementy, które łączą tych sprawców? Jest, jest kilka typów, moim zdaniem, sprawców I, i są po prostu takie najczęstsze motywy. I jednym z najczęstszych motywów jest niestety i to jest najgorszy motyw, czyli pieniądze, mhm. władza, często jest strach przed wydaniem się jakiejś tajemnicy. Y, czymś, co ma nas jakoś obnażyć, y, ale też oczywiście są takie zbrodnie i y, ich jest najwięcej i o nich bardzo rzadko jest w moim podcaście, bo to są, to jest ponad 90% jakby zabójstw, to są zabójstwa y, z rąk osób, które znamy, ale to są zabójstwa pod wpływem po prostu różnego rodzaju substancji, głównie tutaj mówię o no, to ciekawe. naszym polskim dobrym alkoholu, czy dobrym mówię tutaj w cudzysłowie. Że to są tak zwane zbrodnie kuchenne, czyli. E, I to jest taki wiesz, język powiedzmy kartotek policyjnych, czyli jest Libacja, jest denat, konkubent, konkubina i to się tam wszystko dzieje. E, więc to są takie rzeczy, które nie do końca mnie interesują, no bo tam jakby nie ma tej historii takiej, wiesz, że jest sobie Marcin Łukasik e, i ma na przykład kolegę, tak, swojego wspólnika, czy tam, nie wiem. Przyjaciela, i nagle zaczynacie robić razem biznes, i wszystko wam idzie super, i nagle ten znajomy zaczyna podkradać pieniądze z, z waszego wspólnego konta. Nie? I się tworzy uh -huh. jakiś taki ty, próbujesz go tam powstrzymać. No i mówisz, że jak się nie ogarniesz, no to ja po prostu składam tam pisanko do urzędu skarbowego, bo tak po prostu nie może być. No i on ma motyw. Okej. Okay. To będę musiał pilnować konta. <grystanie> Nie, no, żartuję sobie, ale to <grystanie> są naprawdę takie bardzo. bardzo, e, To są takie historie, w których mnie najbardziej fascynuje to, że siedzi sobie właśnie taki znajomy e, Twój, czy tam. Znaczy no dobra, trzymajmy się tej historii. Tr trzymajmy się tej historii, bo to właśnie mnie fascynuje, że to są ludzie tacy jak my. I on po prostu w pewnym momencie decyduje, że czyjeś życie jest dużo mniej warte niż to, co on sam może stracić z takich bardzo materialnych rzeczy. Pieniądze, status społeczny, biznes, nie? Że, że po prostu on decyduje, że to dla niego ma większe znaczenie niż czyjeś życie i że on podejmuje decyzję, on wdraża w życie jakiś plan, a potem okej, okay, dokonuje zabójstwa i co potem on robi? Jak on sobie z tym radzi? Jak on żyje? On się naprawdę nie boi? On dobrze sypia? To mnie interesuje. Co się z tymi ludźmi potem dalej dzieje? Jak oni to psychicznie po prostu... Mm, dźwigają. Dobra, bo to też mnie bardzo interesuje. Mhm. Super proste pytanie, ale przy tej całej wiedzy. Czy ty się, Justyna, po prostu nie boisz na co dzień? I tak, i nie. Myślę, że y, jest takie fajne powiedzenie po angielsku: Ignorance is bliss, y, mm -hmm. czyli niewiedza jest błogosławieństwem. I to faktycznie tak jest. Im jesteśmy młodsi, tym jesteśmy bardziej skłonni do ryzyka, potem jesteśmy starsi. No to już na przykład wiemy, że tam nie warto, nie wiem, czegoś robić, albo warto wrócić z imprezy taksówką, a nie iść przez całe miasto samemu, czy tam samej. Ale wydaje mi się, że po tych wszystkich historiach, które znam, łatwiej wyłapuje toksyczne, albo takie toksyczne zachowania, albo takie czerwone flagi na przykład. Oczywiście nie miałam takiej sytuacji, że pomyślałam sobie, o ta osoba mogłaby odebrać mi życie, ale na przykład w takim moim nawet całkiem bliskim otoczeniu był taki związek, który zauważam, że jest, no jak z historii, które opowiadam. I, w, I wtedy jakby... Zaalarmowałaś. Zrobiliśmy interwencję. No dobrze, a jak z twojej perspektywy zachować jakiś taki zdrowy rozsądek pomiędzy właśnie z jednej strony mm -hmm. byciem świadomym, to co mówisz, z imprezy, wezmę taksówkę. Mm -hmm. Jednak tak. w, warto nie podejmować zbędnego ryzyka. Oczywiście. Jak w tym zachować zdrowy rozsądek, żeby mieć świadomość, ale żyć, no umówmy się. No, to, to też jest kwestia tego, czy mamy do czynienia z, z osobami, które są na przykład zaburzone lękowo, bo jeżeli są zaburzone lękowo, a ja przecież jestem taką osobą, no to staram się pracować też nad tym, kiedy to jest racjonalne, kiedy jest nieracjonalne. Myślę, że ja zawsze, ka, każdy swój odcinek piątego nie zabijaj i kończę słowami dbajcie o siebie i bądźcie bezpieczni, bo to naprawdę ma znaczenie. Właśnie takie. Mamy bardzo duży wpływ na to, czy narażamy się na pewnego rodzaju sytuacje, na przykład na oszustwa. Więc uważam, że na przykład w takich kwestiach możemy być czujni. Nie podawać swoich danych nigdzie. Nie wiem, na przykład nie wrzucać zdjęć ze swojego, ze swoim adresem. No takie, wiesz, bardzo podstawowe rzeczy. Możemy, jeżeli poznajemy kogoś przez internet, co jest dzisiaj bardzo powszechne. Ja sama mam męża z, wiesz, z Tindera, więc jakby wiem, że to się dzieje i tak dalej. To też stosować pewnego rodzaju takie może niezabezpieczenie, no tak, środki ostrożności powiedziałabym. Na przykład, jeżeli wychodzimy z taką osobą na randkę, to zawsze mieć jakąś osobę w pogotowiu, typu przyjaciółka, siostra, brat, rodzic, któremu udostępnimy lokalizację albo podamy dane tej osoby. Są takie rzeczy, które mogą nas uchronić przed potencjalnymi e, niebezpieczeństwami albo pomóc, gdyby coś się stało, mhm. ale też trzeba pamiętać, że statystycznie te rzeczy się wydarzają niezwykle rzadko, i to, to jest coś, co nas uspokaja, ale gdybyśmy chcieli być po prostu przezorni, no to zawsze możemy być ubezpieczeni, plus e, jeszcze. Ja bym tutaj dodała to, że warto też pewne rzeczy wiedzieć, żeby właśnie obserwować znajomych. Nie pod kątem tego, czy podejrzewamy ich o coś, tylko oni sami mogą się w pewne rzeczy na przykład uwikłać, nie chcąc tego, albo na przykład po prostu nie posiadając pewnej wiedzy. Ja tutaj naprawdę głównie mówię, o y, y, różnego rodzaju skamach, oszustwach, y, próbach wyłudzeń i tego typu rzeczach. No dobra, a bazując na konkretach, jak ty dbasz o swoje bezpieczeństwo? Nie wiem, nosisz broń, gaz, pieprz, masz ochroniarza? Nie, nie mam ochroniarza. No, mój mąż się śmieje, że to jest super wymówka do tego, żeby nie wychodzić wieczorem z psem, ale prawda jest taka, że ja nie chodzę, y, jeszcze mieszkam w takiej dzielnicy y, Warszawy, która jest takim. Y, y, na targówku mieszkam, więc jakby jest to takie osiedle średnio bezpieczne, mhm. chociaż też nie będę demonizować. Pewnie śródmieście jest dużo mniej bezpieczne, chociaż wydaje się, że. Myślę, że to zależy. Dokładnie, nie? to zależy. Ale też no, nie włóczę się, więc to jest taka pierwsza rzecz, którą robię. Bardzo dbam o to, żeby nie. Zawsze na przed sprawdzam. Rzeczy w internecie. Na przykład, jeżeli mam przesłać jakąś kasę na zbiórkę, to zawsze sprawdzam pewne rzeczy. No, w... Co ja jeszcze robię? Yy... Ja pracuję z domu, więc też się tak za bardzo nie. No nie wiem, e... masz jakieś tam zamki antywłamaniowe, nie... kamery. No, tego nie będę mówić, czy mam, czy nie mam. No przecież tutaj spokój. <laughs> yy, ale yy... co ja robię? No, mam pewnego rodzaju takie rzeczy, które, które robimy oboje, żeby w jakiś sposób zachować bezpieczeństwo, no, ale byłabym chyba głupia, gdybym zaczęła o tym mówić, nie? Bo na przykład ktoś teraz obserwuje nasze mieszkanie i mówi, aha, czyli okej. Okay. Mam to, to się wyłącza tutaj. Tak, tak, dokładnie. Wchodzisz, klikasz. Są no. bardzo proste systemy zabezpieczeń, które można e, stosować. W każdym razie wydaje mi się, że jednak dla bardzo chętnego złodzieja i włamywacza. Pff, Myślę, że nie na jednym zabezpieczeniu zjadł zęby. To są pewne rzeczy, na które nie mamy wpływu, i jeżeli nam się mają przytrafić, to się przytrafią, ale na przykład tutaj można zawsze pomyśleć o ubezpieczeniu. Mało kto z nas ubezpiecza swoje mieszkania. O. Z naszego pokolenia mam wrażenie, a to warto zrobić. Taka prosta rzecz, prawda? Bardzo prosta rzecz. Od po... włamania, od zalania, od pożaru na przykład. A czy miałeś jakieś historie związane ze swoimi słuchaczkami, słuchaczami? Którzy w jakiś sposób postanowili, nie wiem, gdzieś tam wejść w taki kryminalny świat. Płynę trochę do historii. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa. No dawaj. Że dostałaś kiedyś propozycję prowadzenia programu mm -hmm. i okazało się, tak. wiem o czym że jest to losowanie z fusów. Czy, mogła czy mogłabyś powiedzieć coś więcej, bo ja dosłownie tak, twojej znajomej dostałem jedno zdanie. Wiem, wiem od jest. nawet chyba jakiejś znajomej, bo byłam z nią wtedy. Jest to Marta? Oczywiście, Marta, pozdrawiamy. Mhm. To była historia, która mnie przeraziła. I to była historia, w skrócie opowiem. Dostałam propozycję na Facebooku. Ktoś do mnie napisał, była to pani, że pracuję w bardzo znanej i prestiżowej firmie produkcyjnej. Że oni chcą zrobić program kryminalny i że trzeba się spotkać i to przegadać. I że zadzwoni do mnie producent, bo ona jest jakby tylko taką, takim powiedzmy niubiznes, no nie wiem, jak to powiedzieć, no nie biznesem, ale powiedzmy, ona się zajmuje tego kontaktu, a tym kontaktem, a już tam producent się do mnie odezwie. Wow, 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 no bo to pierwsza taka historia w życiu, więc jako że ja mam menadżerkę właśnie Martę, no to jakby od razu Marcie o tym powiedziała, Marta się miała skontaktować, no i zadzwonił faktycznie jakiś pan Bartek. Pamiętam, że, się, że miał na imię. Z jakiegoś innego numeru telefonu, z jakiegoś numeru telefonu. Potem jeszcze zadzwonił jakiś pan Tomasz też z innego numeru telefonu, i umówiliśmy się na 15 w, w siedzibie tego, tej firmy, a że to jest tak trochę. Niby, niby bardzo znana ulica w Warszawie, ale to już jest tak na obrzeżach. To jest po prostu taki biurowiec postawiony pośród w sumie mhm. niczego. Zresztą tam są zabudowania, no ale to nie jest tak, że to jest takie, wiecie, gęsta zabudowa jak w, w centrum Warszawy. No i dzień przed tym spotkaniem urwał się kontakt. W sensie nie było sygnału, czy to spotkanie jest potwierdzone, czy nie. Oni nie odbierali telefonów, nie odpisywali na SMSy. No ale myśmy uznali, w sensie Marta, ja i mój mąż, który też miał tam jechać, że po prostu i tak tam pojedziemy. No mamy adres, mamy wszystko, mamy dane. No i przyjechaliśmy na miejsce. Weszliśmy do budynku, no i mówimy, że tutaj coś mówili na spotkanie, a ktoś tam, że w ogóle nie słyszał o takim spotkaniu, że mnie tu nie ma na liście, a my, no dobra, no ale to pan Bartek taki i taki, pan Tomek taki i taki wiedzą, a oni, ale tutaj nikt takiej nie pracuje. A my, no ale to miał być program kryminalny coś tam, ale my nie robimy programów kryminalnych. W ogóle nigdy nie było takiej sytuacji i przyznam szczerze, że ja wtedy mi się nogi ugięły, bo ja pomyślałam sobie, że ktoś w tym momencie wie, gdzie ja jestem że ktoś na tym parkingu, na którym myśmy zaparkowali, widział mnie, widział mój samochód, może tam od razu mi się włączyło myślenie takie, wiesz, paranoiczne trochę, czyli ktoś nam, wiesz, podłożył ładunek, bo. Pod ja, no ja wiem, że teraz y, śmieszne, śmieszne, Kurde, ale myślę, to że w takiej sytuacji śmieszne. pełna świadomość, tak. że ktoś się może. Wiesz, Ciebie... pusty parking, taka przestrzeń, dokładnie. Że wiesz, jesteś w grze. Że jestem w grze, tak. Y, że ktoś mi podczepi, wiesz, GPS-a gdzieś, że ktoś będzie wiedział, gdzie ja mieszkam. I mnie tam y, to było po prostu straszne. Ale to, co mnie bardzo, bardzo pocieszyło i jakoś nawet uspokoiło, to to, że w tamtym miejscu, gdzie myśmy byli, nikt tego nie zignorował. Jakby ta firma była tak przerażona, czy przerażona, jakby bardzo wzięli na poważnie to, że ktoś się pod nich podszywa, mhm. że umawia się w ich siedzibie, że i od razu to zgłosili na policję. Zgłosiliśmy też te numery na policję, oni nam potem maila wysłali, że bardzo dziękują, że ich poinformowaliśmy o tym, i tak dalej. I to mnie bardzo jakoś tak podbudowało, że nie jestem w tym sama, ale przyznam szczerze, że potem chyba przez parę tygodni chyba nic nie nagrałam bo ja w ogóle wcześniej wydałam, wypuściłam taki, dość, taki odcinek, po którym moi słuchacze troszkę zachowali się w taki sposób, że sami zaczęli sobie tam sprawiedliwość wymierzać, w taki sposób, że kom, zaczęli znaleźli biznes tam sprawców zabójstwa okay. i tam dawali jedynki. Bo to był hotel w zakopanym i weszli na booking i po prostu, wiesz, tam zabójcy, zabójcy, wiesz, i ja tak po prostu ludzie, przestańcie, no, na Boga, oni no, już odsiedzili wyrok. Nie, nie, o, to w tym nie chodzi. o to w tym chodzi. Jakby ja w ogóle też nie podawałam nazwy tego, jakby po prostu sobie sami wygooglali i zrobili ten samochód, i ja byłam absolutnie przekonana, że to ma coś wspólnego z tym. na eee, że to było dwóch mężczyzn, którzy odebrali życie komuś, no to nie było mi zbytnio do śmiechu. I no tak, wtedy pomyślałam sobie, że to jest takie creepy. No dobrze. I nie okay. udało mi się dowiedzieć, to i wtedy właśnie pamiętam, że też się zderzyłam z taką ścianą, że my nie możemy się dowiedzieć, nie, nie ma takiej możliwości i nawet policja, znajomi w policji nie mają takiej możliwości, żeby sprawdzić właściciela numeru telefonu. Jest Musi całowite. być wszczęte postępowanie, specjalne jakiś tam papier na to. Dzisiaj to jest bardzo ograniczona możliwość żeby sprawdzać takie rzeczy. No z racji tego, że mamy, że obowiązuje na RODO i to jest bardzo ścisła ochrona danych osobowych, co na przykład w, w Stanach Zjednoczonych wygląda zupełnie inaczej, bo mnóstwo, mnóstwo danych, które my dzisiaj tak na lajcie uważamy za bardzo takie wrażliwe, tam po prostu są dostępne od kliknięcia w klawiaturę. ADRES, numer telefonu, nie wiem, jakieś tam. Okej. Okay. A zdejmując trochę ciężar tej historii, to teoretycznie, gdyby dzwo dzwonił ktoś z telewizji, ktoś prawdziwy, mm. z prawdziwą propozycją, to chciałabyś poprowadzić program kryminalny? Już prowadziłam program kryminalny. Pytam o kolejny, o jakiś format, eee, który gdzieś tam jasne. jest Twoim marzeniem, albo czymś mm. takim, takim bym zrobiła gdybym faktycznie spotkała się z kimś, kto by mi to zaproponował i ktoś by mi powiedział, ma pani wolną rękę nie wiem, w wyborze spraw, w jakimś tam scenariuszu, w tym, jak pani wygląda przed kamerą, to bym się zgodziła. Gdybym miała robić to drugi raz, to oczywiście dla mnie to była świetna przygoda i jestem jakby zadowolona z tego, co się udało zrobić, ale byłam zaskoczona zderzeniem się z telewizją, która jest w przeciwieństwie do podcastów i do internetu bardzo sztywnym medium. Po prostu mamy wymyślone w skrócie. Mamy wymyślony na panią wizerunek. Mhm. Mamy, mamy jakby stworzoną grupę odbiorców, e, dla której pani musi wyglądać. Jakby wiesz. Robimy program. Robimy program, tak. I tutaj jest scenariusz i proszę się nauczyć tekstu. I to było dla mnie, o kurczę, to gdzie w tym wszystkim ja? No jest pani nazwiskiem, nie? Okej, okay, okay. I, I to było dla mnie bardzo takie doświadczenie. Yy, bardzo pouczające, ponieważ okazało się, że to, co uważałam za swoje marzenie, jakieś osiągnięcie, wcale mnie nie, nie usatysfakcjonowało. I okazało się, że po prostu to wcale nie jest moje marzenie. No dobra, a teraz. Yy... Z perspektywy twórcy, kiedy mm. robisz bardzo dużo researchu, sama tworzysz, produkujesz kolejne odcinki, e, czy dalej tak samo dużą frajdę sprawiać? Bo umówmy się teraz na, na fali sukcesu True Kraim nie tylko w Polsce, ale i na całym mm -hmm. świecie. Mnóstwo seriali, książek, no tak naprawdę tymi historiami można by się nacierać non stop, czy ty cały czas czerpiesz tak dużą frajdę z konsumpcji tego typu treści? Tak, czerpię, Właśnie, że też. Trudno powiedzieć, że frajdę, ale... Po um... prostu lubisz, jak wybierasz mm. serial, to myślisz, o, kryminalny. Bardzo Nie, bardzo. Czy, to, to też od razu wyprowadzę z błędu. Ja nie czytam praktycznie kryminałów mm -hmm. i praktycznie nie oglądam seriali kryminalnych. Ja jestem totalnie zagłębiona jednak mimo wszystko w literaturę, faktów, kino, dokumentalne... W programy, a nie w treści fikcyjne. Fikcja jest dla mnie czymś, co czytam na plaży, na wakacjach, a i tak nie zawsze. Natomiast znalezienie takiej historii, która. No, bo jednak nie ukrywam, że wiedzę mam bardzo dużo na ten temat i trudno jest mnie zaskoczyć. To tak skromnie, nieskromnie, ale naprawdę nie trudno no, jest mnie zaskoczyć. No, po nie? prostu siedzisz, no i w tak, tym zwierzak jest. Więc naprawdę trudno mnie zaskoczyć z jakąś historią, której nie znam, ale jak to się uda, to wtedy jest o oh, wow. I na przykład ostatnio trafiłam na taką historię, którą opowiedziałam w najnowszym odcinku. Nie wiem, czy kiedy ten podcast, o który, w którym teraz rozmawiamy, kiedy wyjdzie. W każdym razie jest to odcinek um, o André Bamberskim. E, to był Polak, który e, w, zamieszkał we Francji, albo po prostu był Francuzem pochodzenia polskiego z polskich rodziców. No i próbował przez całe swoje życie od zabójstwa swojej córki w latach 80 rozwikłać zagadkę, jakby postawić przed wymiarem sprawiedliwości sprawcę. I to mhm. było niezwykle trudne. Jeżeli nie znacie tej historii, to bardzo 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 serdecznie wam polecam, bo to jest historia moim zdaniem, od której spadają kapcie. Jaką człowiek potrafi mieć determinację do tego, żeby dociec prawdy, żeby, żeby tej sprawiedliwości stało się zadość, ryzykując, idąc totalnie jakby poza systemem i robiąc to no, po prostu jak w kinie sensacyjnym, wiesz, najlepszego gatunku. I to jest historia prawdziwa. I to jest dla mnie w tych historiach najbardziej niezwykłe, że to się wydarzyło naprawdę. I to jest dla mnie przewaga absolutnie wszystkiego, co prawdziwe i co autentyczne, nad tym, co fikcyjne. Okej, okay, a Twoim zdaniem można się nauczyć opowiadać historię? Bo jedno to jest, hmm. wiesz, mm -hmm. być zainteresowanym, tak? Drugie pewnego rodzaju selekcja materiału. A jednak y są seriale, podcasty, książki, które chętnie czytamy, słuchamy, oglądamy mm -hmm. i takie, które. Wcale nie. Więc powiem tak, wydaje mi się, że można się nauczyć pewnego rodzaju rzemiosła. To jest tak jak bierzesz stażystę do redakcji, w, nie nawet w radiu, nie? Mhm. I uczysz go tego takiego, takiej podstawy, jak się robi newsa, jak się robi sondę, jak się robi coś tam. Ale możesz być właśnie takim pracownikiem newsroomu. I teraz absolutnie tutaj nie mówię, że tak, że wszyscy tacy są i tak dalej, ale powiedzmy, że ktoś jakby ogarnie tę wiedzę na poziomie tego newsroomu i takich bardzo krótkich informacji. Nauczy się świetnie je, kompilować te informacje. Ale na przykład gdybym miał napisać jakiś reportaż, to do reportażu już potrzebna jest po pierwsze jakaś wrażliwość, już jakieś pióro, Jakiś kunszt, taki bardziej pisarski, nawet powiedziałabym, że artystyczny. No i to już jest coś, czego co nie wszyscy mają. Że to jest tak, jak można się nauczyć rysunku, no ale nie każdy zostanie świetnym rysownikiem, czy malarzem, czy artystą, bo po prostu brakuje mu jakiejś, nie wiem, kreatywności, wrażliwości. Więc wydaje mi się, że w takim rozumieniu podcastowym, żeby to się słuchało, żeby żeby przyciągać do siebie ludzi, bo uważam, że sukcesem wszystkich dobrych podcastów jest charyzma podcastera. Po prostu. Okej, okay, zgadzam się, ale jednak czujesz mm -hmm. sama różnicę pomiędzy pierwszym, a ostatnio mm -hmm. wypuszczonym odcinkiem piątka Nie Zabijaj? E, no, według bardzo wielu osób pierwszy był dużo lepszy niż każdy następny, więc... Poważnie? No, ja dostaję tak, że się kończy, że to jest dramat, nie? Że, Z każdym tak. kolejnym się kończysz ponownie. Tak, oczywiście, tak. E, więc... Jeżeli chodzi o jakość, nie wiem, czy widzę jakąś taką wielką różnicę. W słuchowisku tak, ale w piąte nie zabijaj. Hmm. Są odcinki, które researchowo zajęły mi mniej czasu i one są na przykład krótsze, albo jest mniej dostępnych źródeł. Ja po prostu tę historię opowi opowiadam po prostu ubożej. I to w rozumieniu bardzo wielu słuchaczy jest gorszy odcinek, bo nie dostają tego... Jak mówi to jeden z moich słuchaczy, flaków i mięsa, chociaż u mnie nigdy nie ma flaków ani mięsa, tylko jest zawsze ta psychologia, ale to jakby o to chodzi, o te bebechy. Ee, więc myślę, że opowiadać znowu, jakby to nieskromnie nie zabrzmiało, potrafiłam zawsze, bo po prostu mam do tego dar. A znam wiele takich podcastów, gdzie jest super wiedza, gdzie jest super jakość, super regularność, wszystko jest super. No a brakuje tego takiego, tego, czegoś. tego umami takiego, wiesz. Okej, okay, no. okej. Okay. To skoro porozmawialiśmy sobie tak humanistycznie, to mm -hmm. teraz zmienimy kategorię na matematyka. O nie. Bo w podcaście Wszystko, co ważne dla wszystkich naszych gości mamy prosty quiz. Mm -hmm. Także Justyno, droga, przed tobą dwa pytania i jedno zadanie. Czy możemy zaczynać? Możemy. Powiedz mi, jak myślisz? Ile minut łącznie zostały przesłuchane Twoje trzy podcasty od momentu powstania, i na YouTubie, i na wszystkich serwisach streamingowych? Żeby Ci podpowiedzieć, są trzy opcje odpowiedzi. Opcja A: 300-500 milionów minut, 500-950 milionów minut i C: ponad 1,5 miliarda minut łącznie. No myślę, że pierwsza opcja to najmniej. Nie ja no daj sobie trochę więcej. <słyskańca> To żeby no to ta tutaj... druga opcja. No to ja bym dał jeszcze więcej, jest to odpowiedź C: jest to ponad półtora miliarda minut odsłuchań trzech podcastów. Łącznie. Chyba sobie ja jaja robisz. Nie, absolutnie. Mam tu nawet dokładnie napisane, a to ci prześlę, bo ja chyba wywrócę się cztery razy czytając. To jest półtora miliarda siedemset czterdzieści tysięcy, no i tam. Ja już mi się płakać zachciało. Znaczy, nie wiem, to jest, to jest w sumie tylko liczba, ale no jakby. Ja się zatrzymałam na tym, że, że wiesz, robi na mnie wrażenie 100 tysięcy. Wow. No ale to też pokazuje, że jestem kompletnie niestatystyczna. Nie ja po prostu nigdy się na statystyki nie patrzę. Nie ma, nie ma robienia odcinków dla, dla liczb. Nie. Dobrze. Drugie pytanie. Ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? Półtora miliona, 4,5 miliona czy dziesięć i pół miliona? Raz w tygodniu obstawiam, że to jest tam, gdzie jest 4,5 miliona. To jest bardzo dobra odpowiedź. Mhm. Fantastycznie. Justyno, droga. Przed tobą mm, zadanie. Już przekazuję karteczkę. Jest to mm, takie I wyzwanie. Kocha, kocham takie zabawy. Tak? Bardzo no. dobrze. Niestety mamy tylko jedną. Hmm. Ale możemy ją zagrać w nią dwa razy. O Boże. E, przed tobą tekst. Wszyscy nasi goście dostają ten sam. E, zadanie jest bardzo proste. Należy przeczytać go jak najszybciej, ale również poprawnie. Ja robię start stopera i w momencie pomyłki zaczynamy od początku. Dobra? Okay. Uwaga, start. W gąszczu szczawił we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szczypliszk, w szczypliszk. Go on, leci To Jeszcze raz. Dobra. Tak. W gąszczu szczawił we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świeszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szypliszkach. Bardzo ładnie, 32 sekundy, gratuluję. Ale boli ostatnie słowo, prawda? Kurde, od razu wychodzi szczyp, a nie szypliszki. Myślę, że to ciekawa weryfikacja, e, jak podcasterzy radzą sobie z dykcją. <laughs> Wiesz, ale to też, jest, to też jest taka, moim zdaniem, to jest trochę kłam, który się zadaje właśnie osobom, które mają pracować właśnie przed mikrofonem, że nie mogą mieć wad wymowy. Popatrzmy sobie na dziennikarzy, takich jak, nie wiem, Michał Nogaś, przecież ma wadę wymowy, Anna Gacek, wada wymowa to są przecież czołowi radiowi dziennikarze i to też pokazuje, że tak na dobrą sprawę nie ma takich ograniczeń. No, to, co mówiłaś o tym, że można być, wiesz, technicznie super sprawnym, uh -huh. ale nie ma tego błysku wokół uh -huh. tego elementu, uh -huh. no to tutaj mamy troszkę odwrotnie, prawda? Dokładnie. Jest błysk i, i, i jakby to się staje taką cechą charakterystyczną danego twórcy. Nawet w podcastach kryminalnych jest yy, jedna z moich ulubionych podcasterek kryminalnych, Agnieszka Rojek prowadzi podcast Aneks Kryminalny i też ma yy, taką bardzo wyraźną wadę wymowy, ale to mam wrażenie jest nawet atut, że w taki miękki sposób jest w stanie jakby opowiadać, więc uważam, że nie ma przeszkód i często też dostaje się takie wiadomości, że no chciałbym zacząć, ale na przykład bardzo niewyraźnie mówię Spróbuj, zobaczymy, może, może się to komuś spodoba jakby nie ograniczajmy się sami. I, I to też, co chciałabym powiedzieć, jeżeli w ogóle pewnie chciałbyś mi zadać pytanie, co byś poradziła podcasterom na początku swojej drogi? Miałem kompletnie inne pytanie, ale je <laughs> też za chwilę zadam. <laughs> nie, no, żartuję sobie. To bym powiedziała, żebyście nigdy nie skupiali się na tym, co możecie osiągnąć, co możecie zarobić, ile, jakie będą statystyki, co chcecie osiągnąć za pół roku, ile tysięcy wyświetleń. Nie patrzcie na to bo to was tylko, jest niechęć, jeżeli to się nie uda. Po prostu go with the flow. To go with the flow. Ja przed rozmową popytałem o różne rzeczy dotyczące ciebie i na przykład dowiedziałem się, że jesteś wielką fanką płynów do płukania. Tak. Co to znaczy, Justyna? Bo ja, ja sobie przepisałem to zdanie i mówię, no dobra, zapytam. Tylko to, szczerość. Y, tak, tylko szczerość. Po prostu lubię, jak pranie pachnie, ładnie. Poza tym wydaje mi się, że to miałam takiego wiesz, chłopaka w podstawówce w czwartej klasie, czy w piątej. Nazywał się Bartek. I Bartek miał obłędny zapach płynów do płukania. I po prostu zawsze go czułam na korytarzu ten zapach i po prostu wiedziałam, że Bartek jest w szkole. I zawsze chciałam ten zapach odtworzyć, i nigdy mi się to nie udało. I po prostu zaczęłam naprawdę świrować, znaczy świrować. W sensie zawsze mnie interesowały zapachy płynów do płukania. Potem poszłam na studia i byłam po prostu biedna, jak mysz kościelna, po prostu bida z nędzą. Yy, I po prostu często prałam bez tych płynów do płukania. Więc jak yy, zaczęłam. Pracować tak, że już ktoś mi płacił jakieś normalne pieniądze, to miałam takie, wiesz. Będę miała płyny do pukania w swoim domu i kupuję też takie, wiesz, chemię niemiecką tak zwaną. No, i testuję różne zapachy. Zresztą, jak wydałam książkę, to właśnie menadżerka moja Marta, bo wydawałam książkę powiedzmy takim self-publishingu, ale no, jakby w wydawnictwie Marty, Marta mówi: No, dobra, to jeszcze dajmy jakiś taki gadżet do tej książki, nie? Może jakąś świeczkę, jakieś coś, się ja wieża, na świeczkę, jest to w ogóle nie w moim stylu. Jedyne, co bym i tak no, totalnie na odwal. Wiesz, co no, to jedyne, co, co mi przychodzi do głowy, co jest charakterystyczne dla mnie, jest płyn do pukania, ale to po prostu. A Marta, ej, no przecież czemu nie? Po prostu zróbmy płyn do pukania. I zrobiliśmy płyn do pukania. E... Który pachnie jak? Wakacje 1998 roku. Tak jest opisany zapach, tak, Rewelacja. Bo pamiętam, właśnie zapach e, p, takiego żalu pod prysznic, który kupiłam w, we Włoszech, w takiej miejscowości Campomarino Lido, i po prostu ten zapach, jak tylko poczułam w tym płynie, to po prostu od razu wiedziałam, że to jest to. No to oznacza, że jestem fanką płynów do płukania. Zresztą mój mąż e, jest wściekły bo dwie szafki w łazience są zajęte tylko i wyłącznie rzeczami do prania. Czyli to nie jest tak, że masz ulubiony, Nie. tylko sobie rotujesz. No to jest tak, jak masz perfumy. Y, ja, ale to też jest właśnie to, że jak jesteśmy coraz starsi, to też, ja kiedyś miałam tak, że to jest tylko jedna butelka perfum, jak, jest, jak skończę, to kupię następną. Taką samą. Tak. A potem sobie zaczęłam myśleć, no ale po co, przecież czasami masz ochotę na cięższy zapach, czasami na lżejszy, czasami na takie owaki, więc z płynami do e, płukania mam podobnie. Dobrze, pozwolisz, że przez najbliższe minuty będziemy poruszali się w kategorii ciekawostka, mm -hmm. bo chciałbym również rozwikłać zagadkę tego, co oznacza u ciebie kubkoza. <laughs> Czy ty rozmawiałeś z moim mężem? Tego nie mogę powiedzieć, okay. bo drugi raz mi nie podpowie. Kubkoza to jest schorzenie, na które podobno cierpię według mojego męża, mianowicie piję kawę, robię trzy łyki, zostawiam kubek, potem wychodzę z domu. Ten kubek stoi zazwyczaj w łazience, bo tam się maluje. Potem wracam, nalewam sobie czegoś do picia, robię dwa łyki, idę się położyć, stawiam to na parapecie w sypialni. Gdzie potem piję popołudniową kawę i też tam zostawiam te kubki? Generalnie wokół mnie zawsze jest mnóstwo kubków, i mój mąż się wścieka i nazywa to kubkozą. Okej, okay, to już mamy mhm, rozwikłane. Tak. A czy myślisz, żeby nad tym zapanować, czy po prostu? Czasami się staram, ale ja pracuję w zrywach, wiesz, takich po prostu, że czasami mam takie. Teraz przez całe swoje życie będziemy uporządkowani, będzie zawsze w domu czyściutko i to trwa przez dwa tygodnie. Aha. Okay. To jest taki cykl, taka wiesz, sinusoida jak um, no, po prostu. No dobra, to odnośnie uporządkowania, słyszałem też, że jak jedziesz gdzieś, to sprawdzasz, gdzie jest najbliższy paczkomat. To na pewno rozmawiałeś z moim mężem, na 100%. To prawda, tak robię. Dlaczego? Po co? Jak to? O co chodzi? <laughs> gdzieś wyjeżdżasz w końcu. <laughs> e Natomiast myślę, że ja sobie bardzo chyba dużo rzeczy rekompensuję z przeszłości. I to się zaczęło od takiego wyjazdu na miesiąc do Sopotu dwa lata temu na wakacje, gdzie zabrałam pół domu. Mhm. Jest taka bajka dla dzieci, świnka Pepa i tam jest taka scena, kiedy mama świnka jedzie, jadą właśnie na wakacje do Włoch, ona bierze krzesło, łóżko, wiesz, mikser, słuchawkę do prysznica, wszystko. No i wszyscy tak jakby, ale dziwna, nie? A ja miałam. No! <laughs> To ja genialna. genialna, genialna, <laughs> dokładnie wszystko zabrała. No ale na przykład się okazywało, że mi brakowało lampki takiej nocnej, nie? No ale jednak to jest miesiąc, to są jednak wakacje, gdzie chcę odpocząć, chcę mieć komfort, więc no po prostu gdzie zamówić, no to zamówię sobie do paczkomatu. I jakby po prostu sprawdzam zawsze, gdzie jest paczkomat, żebym mogła sobie coś zamówić, żeby coś na przykład mogło mi dojść. Czasami wiesz, przychodzą jakieś takie rzeczy od różnych tam kontrahentów, z którymi jest czy kontrahent, tak brzmi bardzo. Na taką wielką rzecz, ale współpracy, partnerzy, sponsorzy i tak dalej. Więc też muszą gdzieś to mi wysyłać. No to zawsze podaję adres paczkomatu, ale już teraz jest coś takiego, że jakby wiedza na temat tego, gdzie jest paczkomat najbliższy, jest dla mnie pewnego rodzaju gwarantem bezpieczeństwa. No i nie ukrywam, że czasami zdarza mi się coś zamówić przed wyjazdem do tego paczkomatu w tym okay, miejscu, że do którego... dojdzie w trakcie. Dokładnie. A jakie to są na przykład rzeczy? Kawa. Na przykład, bo nie wiem, czy wiecie, ale wiecie państwo i wiesz, że zdarza mi się zabierać ekspres do kawy po prostu na wakacje, nie? Ale cały taki kuchenny duży? Na kapsułki. Okej, okay, to jeszcze nie taki rozmiar nie. gigant, ale jednak trochę miejsca to zajmuje. Tak. No dobra, dobra, super ciekawe. No jest takie urządzenie, e, takie, które się sprzedaje w MLM-ach czy znaczy w takim jakby systemie jest bardzo takie, taki wiesz, wszystko zrobi w kuchni, nie? jest takie urządzenie. No i na przykład, właśnie jak nie wiem, dlaczego się dałam namówić na to urządzenie, w którym właściwie tylko tre Znaczy To jest jakiś taki robot kuchenny, tak jak rozumiem, dobra? Tak, na te. I jak to miałam, to też do tego sopotu wzięłam to urządzenie, nie? I co, wykorzystałaś? Tak, akurat tam, tak. No to moim zdaniem tutaj absolutnie nie ma żadnego problemu, tak. bo problem pojawia się w momencie, tak. kiedy człowiek zabiera Ale na przykład i wozi w dwie strony. Tak, ale na do tego Sopotu wzięłam takie dwie neonowe lampki po prostu, bo mi się podobały i chciałam je mieć ze sobą. No to akurat było chore i troszkę zluzowałam, bo mój mąż po prostu jak zobaczył, jak ja z tego Sopotu wracam, jeszcze z tymi rzeczami zamówionymi tam do Sopotu, no, tak. no to e, samochód mieliśmy wypchany pod, po, właściwie pod sufit. Słuchaj, Justyna, mnóstwo ciekawych historii. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną. Mhm. O tą dotyczącą ewakuacji z imprezy rodzinnej, kiedy zapisałaś sobie swojego męża w telefonie jako arcybiskupa. Czy możesz opowiedzieć, jak to było? I skąd ten pomysł? Bo moja mama jest katechetką. To było tak, że po wielu niepowodzeniach damsko-męskich na Tinderze i po wielu różnych y, postaciach dziwnych nie dziwnych albo bardzo dziwnych, poznałam mojego męża, no to jakby to jeszcze był taki etap, że ja nie wiedziałam, czy on jest spoko, czy nie. Ale już coś tam kumałam, że to jest bardzo ciekawy człowiek. No i byliśmy umówieni na telefon, ja byłam na imprezie rodzinnej, która się przeciągała w nieskończoność i stwierdziłam, że po prostu, no, albo się nie zdzwonimy, albo ja będę musiała jakoś, nie wiem, coś tutaj wykominać, żebyśmy mogli pogadać. No a z racji, że jeszcze nikt nie wiedział o istnieniu kogoś takiego, jak mój mąż Krzysztof, to e, po prostu wymyśliłam, że może jak zadzwoni do mnie arcybiskup, e, no to, <gryw> to nie, że może to po prostu zrobi wrażenie na mojej mamie, i moi cioci i wujkowie, którzy też jakby byli tak mocno związani z kościołem, się w ogóle wszystko zmienia w czasie. Yy, w każdym razie ustawiłam sobie takie zdjęcie, wiesz, kontaktu na właśnie tego arcybiskupa, podpisałam to tak, no jak zadzwonił, to wszyscy tak ja wiecie, czekajcie, ma ważną rzecz, i po prostu wyszłam na jakieś tam parę parędziesiąt minut, żeby gadać. Potem się przyznałam, że to oczywiście żart, ale to było takie. Okej, okay. bardzo, nie... bardzo wyrafinowany, naprawdę. Jestem wielkim fanem takiego podejścia do humoru. Tak, tak to było. E, to skoro taką klamrą to spinając, skoro wiemy, że Justyna Mazur od tego backstage'u poznaliśmy głównie dzięki mm -hmm. Krzyśkowi, to chciałbym cię zapytać na koniec o perspektywę szukania miłości na Tinderze. O, to jest bardzo dobre pytanie. Jak ty na to patrzysz? Teraz już wiemy zakończoną sukcesem, ale jednak umówmy się, ale jest ja nie... to proces. Tak, a ja też nie jestem wyjątkiem y, od tej reguły, ponieważ y, sama... Byłam jeszcze oprócz własnego ślubu na dwóch ślubach z Tindera. Mhm. Teraz jest e, też w moim bardzo bliskim otoczeniu moja przyjaciółka i jej obecny partner. E, są już od kilku lat razem również historia z Tindera. I pewnie bym tutaj naprawdę jeszcze była w stanie przytoczyć kilka historii e, takich bardzo udanych relacji z, z Tindera, w ogóle z internetu. E, ja na to patrzę w ten sposób, że po prostu bardzo się zmieniamy jako społeczeństwo i to jest też tak, że nasze pokolenie jest w ogóle takim pokoleniem pomiędzy tym, co wszystko stare, analogowe i tak dalej, a tym, co jest takie turbo, ultra nowoczesne. więc ja pamiętam, jak, nie wiem, jeszcze w liceum kogoś się poznawało przez internet, to, to było takie, ej, to na pewno jest jakiś, wiesz, szpetny ropuch, nie wiem, I wiesz, brada pita na, dokładnie tak, I na to profilu. jest po prostu jakiś taki, wiesz, je chipsy, pije energetyki, po prostu tylko gra w grę i po prostu jest brudny, ehm, w takim dużym uproszczeniu I, i to był taki wstyd, że się tak ludzi poznaje, ehm, no ale nikt z nas nie przypuszczałby 20 lat temu, że będzie pracował przez internet, że będzie żył w jakimś, kurczę, metaświecie, wiesz o co chodzi, co się teraz po, powoli zaczyna dziać. I wydaje mi się, że to jest bardzo w tym momencie popularna rzecz, żeby poznawać tam ludzi, no bo z drugiej strony my naprawdę żyjemy już w internecie. No i co? I tam są naprawdę fajni ludzie. No trzeba oczywiście się narobić i poprzebierać, wiesz, te, oddzielić te ziarna grochu od maku. A miałaś jakiś taki swój filtr? Chodzi mi o to, że jedno mhm. to, 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 co wiele osób gdzieś tam zwraca uwagę, że to tylko po wyglądzie. Czy masz jakiś, jakąś metodę, sposób? Selekcji, tak mówiąc, bardzo no selekcji. Już dawno byłam na tym Tinderze, bo to w 2015 roku było, ale mam nadzieję, że mój mąż się na mnie nie obrazi, e, ale on doskonale wie, że nie był wybrany po wyglądzie, ponieważ na zdjęciu miał kaszkiet, a ja po prostu bardzo nie lubię tego nakrycia głowy. i Natomiast miał bardzo śmieszny opis, do którego autentycznie roześmiałam się na głos i to było: e, Jestem leniwy ale Zatok Burowaty, lubię kebaby. I to było wszystko. I czy była to prawda? Tak. <laughs> nie, żartuję. <leż>, <laughs> 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 jeszcze, jeszcze tam bym dodała bardzo wiele rzeczy, typu jestem, mam świetne poczucie humoru, jestem bardzo dobrym człowiekiem i tak dalej, ale to, że jest... Nie, w życiu, go nie nazwała, w życiu bym go nie nazwała leniwym. Myślę, że Krzysiek ma bardzo niskie... Y, y, Taki niski próg tego, co uważa za lenistwo i u siebie, i u mnie. Okay. Więc ja też nie jestem leniwa Krzysztofie. Czyli pięć minut na kanapie już jest. Tak. Okay. Nie posprzątanie kubków jest lenistwem. E, natomiast e, bywak burowaty, no ale to wiadomo, każdy z nas bywak burowaty e, I tak się zaczęła nasza rozmowa po prostu. Ale też nie było tak, że ona się od razu super kleiła. Tylko trzy tygodnie jakby ja go totalnie olewałam, bo po prostu już jakby nie chciało mi się, po prostu byłam naprawdę już tą aplikacją zmęczona i tak dalej. No też pisze do ciebie wiele osób naraz. Tak i to są takie wiesz hejka, hejka. ładne oczy. Dzięki. No i po prostu wiesz, <laughs> e, cóż tam porabiasz, nie? Masz ochotę na kawę i, te, i tego typu rzeczy. No, a on tam coś pisał, pisał i, i wysyłał jakieś linki, żebym ja zobaczyła jakiś jego film. nie? Ja mówię, że film z wakacji, więc ja sobie od razu wyobrażam, że ten film z wakacji to będzie, wiesz, kompilacja z GoPro, wiesz, do jakiejś dynamicznej muzyczki Davida Getty, wiesz, coś tam, nie? Klasyczek, no? Klasyczek, nie? A on mi wysyła e, film dokumentalny, jak był w Tajlandii, o takim ośrodku dla chorych na AIDS, nie? Mądry gość. Mądry gość i wiesz, ja to tak obejrzałam i tak, o Boże, kiedy ja mu ostatni raz odpisałam? O kurde, tydzień temu, nie? I wiesz, hej, hej, i od razu po prostu, wiesz, zaczęło hej, mi fajnie, tak, co, co tak, tak... tak, tak. co wieczorem. robię? No, ale akurat mam był z Warszawy, więc zaczęło się od bardzo, bardzo, bardzo długich rozmów telefonicznych. No i co, po, po miesiącu yy, już był u mnie na święta w domu i szybko poszło. No słuchaj, pozostaje mi tylko pogratulować... Yy. Podziękować Krzyśkowi, że dostaliśmy cały worek najróżniejszych historii. To dlatego mi dzisiaj życzał takiego udanego nagrania. A widzisz, jaki miły. I mnie przepuścił rano do łazienki. No, no zawsze idzie na swój rytuał godzinny, a no przepuścił. Dziękuję ci serdecznie. Pytanie na koniec, czy czegoś ci życzyć? Zdrowia. Dużo zdrowia. Dziękuję. A czy ja mogę tobie czegoś życzyć? O, to ja się, ja już tutaj myślę, dobrze, kończymy rozmowę. No, dawaj. Czy ty mi możesz czegoś życzyć? No na pewno czegoś mogę ci życzyć. Żebym się dobrze bawił na co dzień. Żebyś się dobrze bawił na co dzień. Tylko ja wytłumaczę to nie jest tak, że, że to ja mam takie podejście do życia. Po prostu uważam, że nawet jeżeli pracuje się po 12 tak. godzin dziennie, to trzeba mieć z tego fan. Że nawet miałem kiedyś takiego, to jeszcze dobijmy do brzegu redaktora naczelnego, który bardzo lubił w Krakowie. Mhm. Używać takiego określenia, że przerzucamy gruz. Mhm. I to jest ciężka praca, no i ja mam teraz takie podejście, że nawet jeżeli wiem, że przed mną jest tydzień po 10, 12, 14 godzin pracy dziennie, okej, okay, będzie fajnie, więc... A wiesz, że ja uwielbiam twoje stories, które są z jazdy po mieście, y, tam rowerem jeździsz i tak dalej, po prostu uwielbiam. Dziękuję. Ostatnio się zrelaksowałam na y, tradycyjnym zjazdem tamką w dół. Tak, tak, tak. Miałam no. takie... Ja jeszcze kupiłem sobie kask. I zacząłem jeździć w kasku, ale dwa razy go założyłem. Wiem, że no, jazdę rowerem bardzo polecam, ale kolażówką. kolarzówką się mhm. siedzi szybko. No nie. No to widzisz to już od razu. Ja, jako podcasterka Piąte nie zabijaj. Widzisz, Marcin, to jest uważanie na siebie i bycie bezpiecznym. Musisz nosić kask. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo proszę. Nie spodziewałem się, że dopłyniemy do tej historii. Mhm. Dziękuję Ci, Justyna. Dziękuję naszym słuchaczkom i słuchaczom. To był podcast Wszystko co Ważne, który tworzymy wspólnie z Marką Skoda. A wszystkie odcinki znajdziecie niezmiennie i w serwisach streamingowych, i na YouTube Skoda Polska. Dziękuję i do w środę za tydzień. Do usłyszenia. Pa!